Witam Was bardzo serdecznie w odcinku 23 z cyklu Kliniczna farmakologia skutków ubocznych leków. Dzisiaj o działaniach ubocznych prostaglandyn, a więc zapraszam. Działania uboczne prostaglandyn. Prostaglandyny PGF znajdują zastosowanie w zachowawczym przerywaniu ciąży lub też stymulacji porodu. Stosuje się je w postaci dożylnych wlewów kroplówkowych. Do działań ubocznych stosowania prostaglandyn do tego celu należą biegunki, a także rozszerzenie naczyń, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Dochodzi także do zmian w wydzielaniu soka żołądkowego i HCL. W wyniku zmniejszenia przepływu krwi przez żołądek oraz bezpośredniego wpływu prostaglandyn na komórki okładzinowe. Pojawia się także zwiększenie wrażliwości receptorów bólowych. Z powyższych działań ubocznych prostaglandyn wynika wiele przeciwwskazań do ich dożylnego stosowania. Lepszą drogą jest wprowadzenie do owodni. A więc tutaj wszystko w tej części rozdziału wszystko dotyczy po prostu przerywania ciąży, a więc prostaglandyny są generalnie stosowane do przerywania ciąży. No i tyle, co tutaj więcej można dodać. Nic w zasadzie nie można dodać, a więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach z tej serii.